Rachunek prawdopodobieństwa to przydatna umiejętność, szczególnie dla osób, które liczą, że to ich wytopowana szóstka okaże się szczęśliwa i zapewni główną wygraną. Ci, którym z matematyką nie po drodze, opierają się na przeczuciu i liczą, że los po prostu się do nich uśmiechnie. Sporo osób u nas gra. Grają zarówno też i mężczyźni, jak i kobiety. No mamy kilku takich stałych klientów, którzy przychodzą praktycznie rzecz biorąc, codziennie do nas grać. No, różnie. Niektórzy grają w lotka, niektórzy w kenno, niektórzy w szybkie 600. Niektórzy preferują tylko i wyłącznie zdrabki. W zdrawkach też się tam zdarzają spore wygrane i wypłaty. No, ale to już. Niestety nie te miliony. Ostatnia kumulacja lotu wynosi prawie 24,5 miliona złotych. Szóstka, szczęśliwym trafem lub dobrym typowaniem padła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to jedna z największych kumulacji, jakie zdarzyły się w ostatnim czasie. To pierwszy raz mamy aż tak dużą wygraną. Wcześniejszą większą wygraną to mieliśmy 2000, no ale to było jeszcze jeszcze w zeszłym roku. To to u nas jest rekord. Z tego co wiem, to jest rekord w ogóle w województwie. U nas, że jeszcze aż tak wysoka wygrana nie padła. Szczęśliwą szóstką z 49 dostępnych do skreślenia okazały się liczby 9 10 14 23 25 i 44. Wygrana z 22 czerwca trafiła na 17. miejsce na liście najwyższych wygranych w historii Lotto w Polsce. Do tej pory największa akumulacja osiągnęła wysokość prawie 37 milionów złotych i padła w marcu 2017 roku w Skrzyżyszowie w powiecie tarnowskim.